Was w pierwszym odcinku czwartego sezonu naszego wyzwania biznesowego. Wiem, że już był wielki dramat i miało tego wyzwania nie być. Miałam zakończyć serię, ale po przemyśleniu sprawy doszłam do wniosku, że po prostu szkoda mi. Chciałabym to dokończyć jednak, doprowadzić do końca ten biznes. No i cóż, niestety nie udało mi się uratować Beaty. Co prawda Beata jest z nami tutaj, jak widzicie. Aczkolwiek jest to nowa Beata, nie będę ukrywać. Jest to nowa Beata, stworzyłam po prostu drugą simkę. Nie wiem, czy jest podobna, nie mam pojęcia. W każdym razie mamy nową simkę. Oczywiście ona wszystko straciła, jeśli chodzi o te wszystkie punkty, które tu mieliśmy. No, jesteśmy na minusie. Nie ma też żadnych gwiazdek. Kupiłam poprzednie przedsiębiorstwa, które miała Beata, ale one też chyba są wyzerowane, więc wiecie. Nie ma żadnych umiejętności, chyba że... Nie, ja jej dodałam coś. To coś jej dodałam. Aha, uzupełniam jej umiejętności, które miała wcześniej. Tak na oko. Wiem, że gotowanie miała na 10, ale z tym to tak trochę jej dodałam na oko. No i dałam jej rangi, które miała. Kasjera, sprzedawcy i... magazynierkę. Nie wiem, czy coś jeszcze miała, nie mam pojęcia. Też nie chciałam już tego sprawdzać tak dokładnie, bo nie chciało mi się, nie mam tyle czasu, żeby ciągle wszystko dokładnie sprawdzać. W każdym razie, no, postanowiłam odtworzyć Beatę i zacząć od nowa, no bo nic innego nie mogłam wymyślić. A szkoda mi tej serii, chciałabym ją po prostu dokończyć. No i cóż, widzieliście już na Speedbillidzie pewnie ten sklep, więc nie muszę go pokazywać. Zaczniemy sobie od razu. Nie będzie tym razem tak łatwo, bo wiecie, że nie mamy żadnych rank ani niczego. W sensie punktów przedsiębiorstwa i tak dalej, więc wiecie. Wstęp tylko dla współpracowników i pracowników. Tak. Możesz otworzyć. Pracowników na razie nie mamy żadnych i chyba mieć nie będziemy póki co. No bo jesteśmy na minusie, no co ja zrobię? Też nie wiem, ile Beata miała wcześniej pieniędzy. Zostaw tą stawkę. Teraz tak będzie właśnie. Boję się, że będą właśnie przychodzić i sobie będą się bawić na tym placu zamiast kupować. Ten plac, no zrobiłam, bo to jest sklep dla dzieci, jak widzicie. I zrobiłam go po prostu, żeby sobie był. Może ktoś kupi te rzeczy, chociaż one są drogie, więc też się nie nastawiam. Ostatecznie, jak nikt tego nie będzie chciał kupować, to po prostu będą dla ozdoby samej. Dobra, mamy nasze tutaj sprzedaże. Także jest dobrze. Nie pamiętam, czy ona miała tą fryzurę, czy też nie, bo... po prostu. Ja trochę przyciszyłam grę, nie wiem, czy nie za cicho, czekajcie, bo teraz to już w ogóle nie słyszę jej. Nie tutaj, tylko w dźwiękach. Może tak to zrobimy? Nadal tak, jak ona będzie ciągle do tej huśtawki chodziła. Jak nie będzie tak ciągle chodzić do tej huśtawki, to naprawdę... to wywalę. I tyle z tego będzie. Jednak jest za cicho. A bo wiecie, tak mnie wszystko zagłuszało, że... już miałam tego dosyć. Może teraz będzie lepiej. Play, play, play. No. Dawaj, jeszcze raz ten sprzedaż. Też się zastanawiam, jak to wszystko będzie tutaj nie działało, bo na przykład właśnie mam tutaj takie wiszące talerze na tym, tutaj na oknach mam ozdoby, one też są na sprzedaż. No właśnie nie wiem. Czy będą się z siłą tego dostawali? Ten dywan jest na sprzedaż, więc trochę się obawiam, no ale zobaczymy. No i cóż, moi drodzy, Beata straciła wszystkich znajomych, wszystkich przyjaciół. Ja jej kodem tam dodałam jakichś przypadkowych przyjaciół, ale wiecie, jak to działa na kodzie. Ci przyjaciele są i zaraz ich nie będzie. Chciałam po prostu, żeby znała tych simów jakichkolwiek. No, ale nie widzę tutaj Albina, więc po prostu czekamy na Albina, bo ja chciałam, żeby Albin jednak się pojawił w życiu Beaty z powrotem, bo ja miałam dla nich plany. Oni mieli na koniec wyzwania po prostu, no, wziąć ślub i żyć długo i szczęśliwie. Także trzymamy kciuki, żeby Beacie się udało. Oczywiście Beata ma z powrotem swojego różowego garbuska, po prostu ten garbus jest jej znakiem rozpoznawczym. Będzie chyba nim jeździła, aż po prostu... do śmierci swojej. Na pewno tak będzie. Nawet jak już się dorobi milionów. Ale tutaj mamy, patrzcie, klientów bardzo chętnych na zakupy, bo
nie kupuję jedną rzecz, tylko widzicie, o, da się dostać do tych talerzy fajnie. Znaczy to nie są talerze, to są statki kosmiczne, nie wiem co mam z tymi talerzami. Czyli ja mówię na statki kosmicznym talerze. Tego zapewne nikt nie kupi, bo to prawie 2000, więc simy są zbyt skąpe, żeby coś takiego kupić. No ale nic, najwyżej, o, mamy pierwszy punkt przedsiębiorstwa, fajnie. I tak, no to co, idziemy w zniżkę na hurtowni, no bo masakra. Nie wiem, czy są kody na to, żeby można było odzyskać te gwiazdki. Myślę, że nie. I ona ciągle na tą myśl, tak, zobaczcie. Po prostu nie mam. Przyspieszmy to. W ogóle ja jej nie słyszę. Nie wiem, czy to ja jej nie słyszę, czy coś mam ze słuchawkami. Czy Simowi w ogóle coś mówią? Przyjmij pieniądze, prawda? Jej, pierwszy Simlon, tak. Nie, dobra, jeszcze raz, wybaczcie, ale ja muszę, ja tak nie mogę. Nie wiem, co ja tutaj naustawiałam, że teraz... A może to wina moich słuchawek? Nie wiem. Już sama, nie wiem. Co? Nigdzie nie jadę, ludzie! Chcemy zatrudniać, jeszcze nie będziemy, bo widzicie, ruch mamy słaby, więc to było bez sensu. Nie będę uzupełniać może jeszcze towaru. Wyszliśmy na prostą. Średnio to widzę. Chcesz łapać motylki? O, ktoś sobie przycupnął. A na tym można siadać, jak to jest na sprzedaż? Czy ja tego nie oznaczałem jako na sprzedaż, bo nie wiem. A złap se motylka. O, Ola! Mam nadzieję, że będziesz chciała pracować jeszcze w naszej restauracji. I tam. Nasza Olenka. Ja ją pamiętam, już na zawsze będę pamiętać naszą Olę. Ona była kelnerką w restauracji, nie muszę ją jeszcze raz zatrudnić, więc potem się ją ściągnę. Bo ja tam jeszcze w tych biznesach nic nie robiłam. O, jak się witają słodko. Dobra, nie będę tutaj teraz przyjemniami. Coś pomóc pani Hannie? A ja miałam sprawdzić to, czy to jest na sprzedaż danej? Oczywiście, że nie jest. Dlatego ona sobie na tym usiadła, ale to nie jest do siedzenia, moi drodzy. Przykro mi. Ja to dałam na sprzedaż. No chyba, że nie będzie się w ogóle sprzedawało, to wtedy... Wy coś kupujecie, czy tylko sobie po samym wyjście przyjść popatrzeć? Pokazałabyś to Oli? Myślisz, że Ola by się skusiła? Nie wiem, ja jak zwykle chcę na te... W ogóle tu jest oczywiście pełno zabawek do wyboru i tak dalej, a oni i tak nie będą już sobie kupować, jestem tego pewna. Spójrz, Ola, jaka świetna kolejka, po prostu twoje dzieci będą w siódmym niebie, o ile ty w ogóle masz dzieci, bo ja sądzę, że ich nie masz. O, od nowa. No dobra, to tam nie chcesz, to nie kupuj. Może Lucyna. Chodź, Lucyna, zobacz, nie chcesz? Kurczę, Baty, teraz wszędzie masz przyjaciół, widzę. No trudno, nikt nie kupi najwyżej tych rzeczy. No dalej, dalej. Gdzie ty idziesz z tymi zakupami? Chyba was coś boli, Jezus, chodź zapłać, a potem sobie idź, kobieto. Weź ja tutaj zaproponuję cenę umiarkowaną. Cokolwiek. Bo jej się nic nie podoba. Nie, nadal nie. No to nie. Łaski bez. To chociaż nie wiem, pokaż tej Oli... Misia. Puchatka. Troszkę
zdeformowanego, ale co to? Niech sobie popatrzy. Może chociaż misia kupi. O! Czyżby? Jak Olaf kupisz? No kup. To jeszcze raz. Dobrze, że oni się nie denerwują, jak chwilę daje im tą samą interakcję. A idź, Runa, idź. Takich ogromnych klientów to my tutaj nie chcemy. Olka, no bierz tego miśka, ile mam cię tutaj namawiać. Kurde, będziesz miała z kim spać. Coś ciężko to jest. Hanka! O, przyszedł jakiś profesor. Gdzie idziesz? Noż. Plotku. Nie ma żadnych plotek. Pokaż Hance plocki. O, kupiła w końcu do miska. Zobacz, jakie świetne klocki. Które dzieci będą miały co robić. W ogóle ona miała pieniędzy. Jak nie masz pieniędzy, to po co tu przychodzisz, kobieto? Co ja z tobą mam? Ja nie rozumiem tych simów. Mają kasę, przyważam do ciebie. No i jaka w tym logika? 618, Olka. Brawo. No i co, przyjdzie ktoś? Weź idź, Hanka, stąd. Ty nic nie kupujesz, tylko mnie denerwujesz. Nie wiem. Sprzedaż, zwykła sprzedaż. Idź do tego dziadka. Ciśnij go tam, bo on jest naszym jedynym klientem, co mówić. Co to? A, ja się zastanawiam, co tak ten sim fajnie wygląda, nie? A przecież ja przez chwilę próbowałam sobie właśnie butik. Sprawdzałam, jak gdyby się butik w biznesie opłacił i właśnie go tak przebrałam. Dlaczego tak przystojnie wygląda? Nie ma nikogo więcej gdzieś tutaj, nie. No dobra, zamykamy zaraz, bo to ile można sprzedawać? A zabawki. Mamy pierwszy poziom, więc tak jest całkiem nieźle. Papaśko, masolik. O, proszę bardzo, i mamy drugi. Weźmy szybciutko tutaj tą hurtownię, bo zniszczyła nam się bardzo przyda. Przedtem mieliśmy ją, więc było lepiej, ale teraz to już... A to zostało. Weź jeszcze raz tego kolesia, bo chcę już zamykać. O, nie zatrudniaj go. Nie. O, dobra, on sobie sam poradził. To chodź za mnie, lokal. Dobrze, zamykamy. Potem pracuje już kasjerka. Przyjmij te pieniążki. Myślicie, że Arvin przyjdzie do naszego sklepu? Mam nadzieję, bo chciałabym go tak poznać. W ten sposób niż szukać go w jej milionie znajomych. No dobra. Na dzisiaj to będzie tyle. Znaczy się na ten dzień simowy, bo zaraz do was wracam kolejnego dnia, jakby co. Także Batka, teraz pojedzie się ogarnąć i my widzimy się kolejnego dnia rano. Także zaraz wracam. Okej, kochani, mamy kolejny dzień, 9.02 i zaczynamy. Zobaczymy, jak tym razem nam pójdzie, chociaż nie liczę na cuda. Towar uzupełniony, jesteśmy na minusie i to sporym. Minus 1000, więc no. Liczmy na klientów i na jakiś artykuł pozytywny. Ten pan tutaj od wczoraj chyba siedzi, więc tak. Bo jak wchodziłem, też tutaj był. Idź ten, pan pomóż. Sami w Londynie dzisiaj do nas przychodzą. O, i ta Ruta znowu przyszła, to się nic nie podoba, więc nie wiem. Przychodzi tutaj tylko, żeby nam ponarzekać. No ale cóż, są tacy klienci, na to nie poradzimy. Okej, już wiem, o co chodzi. Momencik. Dobra. Słuchajcie, nie wiem, czy dlatego tak nie słyszałam tego wszystkiego. Teraz sobie mogę pościszać.
wy się pewnie śmieliście, że ciągle to zmieniałam, ale było dobrze. Proszę, kogo ja tu widzę. Ile nie umiem wydawać pieniądze rodziców. Ech, co ja nie mam. Ale tak to jest, jak się w jednym mieście, ale właśnie rodzinki. Aha, i też chyba nie wspomniałam o tym, że... te sklepy Beaty właśnie wstawiłam do... do Doliny Niezbędnej, a nie do Lazurowej Promenady tym razem. Przynajmniej mam mniej ekranów składowane. Zawsze to lepiej. A wcześniej jakoś o tym w ogóle nie pomyślałam. Proszę cię, przyjmij pieniądze od tej rudej, bo ta ruda tutaj nie należy do najlepszych klientek. Serio? O nie, dobra, już myślałam, że on do kasy. Patrzcie, kupiła i jeszcze stoi, coś patrzę. Coś chyba jeszcze. By chciała. Szkoda, że, wiecie, dzieci nie przychodzą, nie? Znaczy, przychodzi taki Daniel, on jest nastolatkiem, ale no, chodzi mi o takie dzieci mniejsze. No i oczywiście tutaj będą teraz... O, stop! Blokować się przy kasie, bo są te... Stop, bo ja tutaj mam ważną misję. Tak, dzisiaj ciągle będę ustawiała dźwięk. Ale coś mi ta muzyka znowu na głośno gra, ja nie wiem. Ucuń się, Daniel. No i nie odsunie się, no. Pokaż mu to. Chyba, że teraz się odsunie. Odsunął się nareszcie. Dobra. Musiał coś sam kupić, żeby się odsunął. Co pan tam nakupował, panie Włodzimierzu? I ruda coś zjadła. Patrzcie się. Kręci się biznes jednak. A ty co? No. Myślałam, że chcę zabrać zakupy i zwiać. O, ja już bym pogadała z swoim ojcem. Patrzcie, jak ładnie nam poszło. A ta to w ogóle się uparła. Patrzcie, już trzeci raz teraz robi zakupy. W tym samym czasie. Daniel, 500? Facet! Ja mam nadzieję, że to nie idzie z konta rodzinki. Bo do tej pory tego nie sprawdziłam, czy oni serio wydają moje pieniądze. Masakra. Dla Beaty to dobrze, no ale... Prosta zadanka. Wszyscy tutaj się skupili na tym. Kurczę, motylki nam tu fruwają. Kurczę, po prostu. Chciałam jeszcze, znaczy chyba widzieliście na Spielwilidzie, albo może nie, że tutaj baloniki chciałam wystawić, ale no, one pękają jednak. Myślałam, że na parcelu publicznej nie będą. Ale niestety. Chciałam, żeby było tak kolorowo, ale nie wyszło. Bywaj tak. Ruda ma dzisiaj lepszy humor, widzę. Bo podoba mi się to, co do niej mówimy. To jest ten Kasper? Aha, bo on... Dobra, nie wiem, co mu się stało. Co tu się dzieje? Idź stąd. No Lucyna, halo. Stałaś przed nią przy kasie. Jeszcze mi torbę wrzuci, dopiero co ją pochwaliłam. Jak nam samoloty schodzą ładnie. Gdzie ten facet po los? Nie. Zniknął, nie widziałam, żeby wychodził. Okej, halo, co tak pusto nagle?
No, idzie ktoś. Mało tych klientów. Bata się za okno wygląda, nie? Widzę, że zasłony nam schodzą też. Czek już ona szuka? Zabaweczek dla Cidziusiu, dobrze. Jeży probówka? Kurczę, ty musisz mieć jakieś pokrewieństwo z Cyrylem. No jak pamiętam, Cyryl nie miał żadnej rodziny. Także nie wiem, może tylko taka zbieżność. No dalej, dalej, bo ja tutaj nie mam czasu. No. Voilà. Oj, nie ośniewaj tylko normalnie. Nikt nie jest zainteresowany tym placem zabaw. Nikt nie kocha tam dzieci, żeby zrobić im taki wypasiony plac zabaw na ogródku. Smutek. Smutek. Co się stało, że nie ma? Nie ma no. Ktoś kupił przed tobą. A skąd wiesz, co to leżało w ogóle? Co, zdobędziemy czwarty punkt dzisiaj? Jak myślicie? Fajnie by było, nie? Ile nam gwiazdek potrzeba? To było tutaj 3 gwiazdki, no to zdobędziemy chyba. Jak to nie jest tak, myślałam, że będzie gorzej, powiem wam. Co ta papka tak stoi ze mnie? Przeszkadza mi w zakupach, no. Zostaw tego. Musimy już zamykać, moi drodzy, a mi... Jedna gwiazdka, no nie... No nie przeboleje tej jednej gwiazdki, Jerzy. Poczekam do tej jednej gwiazdki. Witamy tutaj wszystkich klientów. Ostatni salon, to widzę, że Marcela jest zainteresowana. Chodź, zobacz jeszcze jedną gwiazdkę, Beata, bo chcę zamykać. Te roboty drogie są. Dajcie tą gwiazdkę, ludzie! Noż... Powitaj tą pannę. Widzę, że my się znacie. Pokaż jej kociaka. Masz pieniądze, oczywiście, bo po co? Najlepiej przyjdzie z sklepu bez kasy. O, kolejny wystylizowany przeze mnie, a właściwie przez Beatę. No fajnie, że zdobywasz przyjaciół, ale ja chcę gwiazdkę, nie? Nie żeby coś. Jest! Jest. Przyjmij pieniądze. Taram. Nareszcie. Przyjmij hajs i zamykaj budę.
Tak, w ogóle to tutaj zaraz jest dom Beaty, nie tutaj, tylko... O, tutaj. Tutaj od razu mamy domek, więc jak widzicie, wszystko jest blisko. Zamknięte? Nie za nic nie płaci? Nie. No dobra, kochani. Beatka zostaje uzupełnić towar. A my się będziemy widzieć w kolejnym odcinku. Mamy już czwarty poziom przedsiębiorstwa, więc jest dobrze. Nawet weszliśmy na plus, bo póki przynajmniej nie uzupełniam towaru jeszcze. No i cóż. Coś tu jeszcze? Aha, tak te. No tu już mamy cztery. To wiadomo. Będę szła właśnie tutaj, potem pewnie w tą motywację, bo też mi się podobała bardzo. A potem zobaczymy. Wszystko niestety od nowa. Nie wiem, czy mi się uda to zrobić. Wszystko na dwa biznesy, żebym to była od nowa. Nie wiem. W międzyczasie może sobie zajrzę jeszcze do poprzednich biznesów, ale to się okaże. No, na razie to by było tyle. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!